Dzień dobry, witajcie kochani. Spotkaliśmy się na warsztacie jak wychować przedsiębiorcze dziecko, więc to jest ostatni moment by ewentualnie zmienić miejsce. Kochani, zaczynając tak od początku, kiedy informowałam osoby o tym, że niedługo będę prowadzić takie warsztaty, szczególnie wśród chrześcijan była taka skwaszona mina jak to: chrześcijanie pieniądze. Chciałbym, żebyśmy ten chrześcijański orzech ugryźli. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Wszyscy oczywiście się doskonale z tym zgadzamy, bo wiemy, że w naszych kościołach, zborach jest bardzo mało ludzi zamożnych, bogatych, mamy niewielu inwestorów w naszym kościele, niewielu ludzi po prostu bogatych. Tylko jeżeli wiemy, że Biblia była napisana nie tylko do nas tutaj, Europejczyków, ale jest uniwersalna i była napisana do całego świata, to warto mieć na względzie, że jeżeli mamy ubranie, pełną lodówkę, coś, for, coś w portfelu i choć małe oszczędności, jesteśmy w czołówce 8% najbogatszych ludzi na świecie. Więc ten tekst biblijny. Mówi o nas, że to jest nam trudno wejść do Królestwa Bożego. A jeżeli teraz w swoich myślach mówicie: Wiesz co, Sandra? Ja nie należę do czołówki, bo wcale nie mam oszczędności, to spokojnie należycie do 25% tych najbardziej szczęśliwych, więc i tak wyprzedzacie większość świata. Biblia daje nam aż 2350 wskazówek na temat edukacji finansowej, na temat konsumpcjonizmu, dóbr materialnych, pieniędzy, chyba nie bez powodu. Mówi nam też, w jaki sposób wychować dzieci, i właśnie o tym, jak wychować przedsiębiorcze dziecko, jak wprowadzić edukację finansową, porozmawiamy sobie dzisiaj. Na pewno chciałabym, żeby przyświecała nam taka myśl, że to nie pieniądze same w sobie rozwiązują problemy, czynią nas szczęśliwymi, tylko nasza wiedza na ich temat i to, jaką wiedzę naszym dzieciom przekażemy na temat finansów, a nie ilość pieniędzy, jaką im przekażemy, będzie skutkowało ich podejściem do przedsiębiorczości. No to słuchajcie, kiedy zaczynamy edukację finansową dzieci? Jakieś pomysły? Ile trzeba mieć lat, żeby zacząć edukować dzieci? cztery dwa. Ktoś coś jeszcze powie jeden zobaczmy <laughs> na pewno nie można liczyć na szkolną przedsiębiorczość. Jeżeli chcecie liczyć na szkolną przedsiębiorczość, to musicie czekać mniej więcej do momentu liceum, a, a i tak wtedy dzieci dowiadują się, czym jest podaż, popyt i inflacja. A wiedza na temat tego, czym jest podaż, popyt, inflacja i wszystkie inne ekonomiczne a, wyrazy, słówka, definicje nie czynią a, nikogo bycia przedsiębiorczym. Ja, mimo tego, że prowadzę dzisiaj dla Was ten wykład, naprawdę musiałabym dukać i zastanawiać się, jak przekazać Wam na przykład, definicję popytu. O co chodzi? Tak, naj, e, najważniejszy jest przykład. Napisałam wam tutaj przykład czy stół. O co chodzi? Chodzi o to, że edukacja finansowa dzieci to nie zabranie ich do rodzinnego stołu, posadzenie i powiedzenie, no to teraz słuchaj dziecko, musisz oszczędzać, musisz oddawać dziesięcinę i musisz dawać dary, najlepiej w takiej ilości, w jakiej oddajesz dziesięcinę. Koniec, kropka. Wtedy będziesz szczęśliwy, możesz iść się bawić. Jeżeli z takim podejściem podejdziemy, no to niewiele zostanie w głowach, no i też nie ma żadnego przykładu. Więc przede wszystkim my dajemy przykład jako rodzice. Bardzo często to jest trudne, kiedy my sami pewnych rzeczy nie umiemy zrobić. Porozmawiamy o tym dzisiaj, jak, jak to właśnie zrobić. Na pewno hmm, trzeba korzystać z historii z życia wziętych, czyli Wydarza się jakaś sytuacja w naszym domu i wykorzystujemy ją i na bieżąco rozmawiamy o danej sytuacji. Jak myślę o tym, kiedy zaczęła się edukacja finansowa dzieci w naszym domu, to przypominałem się dwie historie, bo mam dwóch synów. Nasz starszy syn nie umiał jeszcze wtedy chodzić, nie umiał jeszcze wtedy mówić ale umiał siedzieć. Dlatego posadziłam go w sklepowym wózku, wiecie, do tych takich fotelików wózkowych w marketach i wyruszyłam na zakupy. W pewnym momencie mój syn, otwierają mu się oczy, wyciąga ręce i sięga po to piękne, pomarańczowe, spożywcze pudełko a ja, jako świeżo upieczona mama, patrzę na niego i myślę, ojej, jego w miarę świeżo pierwszy wybrany produkt. Oczywiście, że kupię. Swoją drogą, to pudełko mamy do dzisiaj i jest naprawdę jedno z lepszych pudełek, jakie mamy. To był już pierwszy krok konsumpcjonizmu mojego syna. Jak nie kolejny. Jeżeli chodzi o mojego drugiego syna, to umiał już chodzić. W miarę. E, umiał siedzieć, e, umiał mówić, ale tylko pojedyncze wyrazy. Kiedy podjechaliśmy do jednego z marketów, i tam była wyprzedaż książek, zatrzymałam się. On również siedział w wózku wtedy. E, grzebałam sobie w książkach. W, 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 matka, wiecie, jak to na promocji, i nagle moje dziecko wypowiada pierwsze zdanie w swoim życiu. Jak ono brzmiało? Kup mi. E, była to książeczka z kamperem i opisem, jak wygląda kamper w środku. E, oczywiście faza na kampery w naszym domu jest do dzisiaj, nawet zastanawiamy się, czy jakiegoś nie kupić. E, I to były właśnie w naszym domu pierwsze jakieś świadome kroki naszych dzieci do tego, żeby wejść w tą przedsiębiorczość. Coś nam tutaj się stało z prezentacją. Może ktoś nam pomoże. Okej. Okay. Na pewno chciałabym, żebyśmy zapamiętali kilka rzeczy, że jeżeli my nie wejdziemy i nie zaczniemy właśnie w tych pierwszych etapach, kiedy nasze dzieci są małe, bo przedsiębiorczość to również konsumpcjonizm, a dzieci często są w naszych brzuchach, a już mają pełną szafkę ubrań, pełne pudła zabawek, tak? Niektóre nawet mają lokaty już założone, więc ważne jest, żeby właśnie. Może, może ją odświeżymy, tą prezentację? Więc ważne jest, żebyśmy zaczęli już jak najwcześniej. Jeżeli my tego nie zrobimy, to zrobi to za nas cały marketing i społeczeństwo, które jest dookoła nas. Chciałabym zdradzić Wam pewien sekret. W Polsce pokazała się książka na temat tego może tytuł podam Dziecko jako, jako nasz klient. Dziękuję bardzo. E, dziecko jako klient. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to widzicie rok wydania tej książki w języku polskim? 1992 rok, tak? Już wtedy, kiedy ja miałam dwa lata, w Polsce funkcjonowało coś takiego jak wpływ na dziecko jako naszego klienta. Ponadto przeciętne amerykańskie dziecko ogląda 3000 dziennie reklam. Wow, prawda? 230 miliardów dolarów rocznie zostaje wydane na reklamy skierowane tylko i wyłącznie do dzieci. I możemy powiedzieć: Dobra, typowo amerykańskie dziecko. Ja jestem w Polsce. A teraz przyznajcie się szczerze, kto wpadł na pomysł zbierania naklejek gang świeżaków, słodziaków i innych takich rzeczy? To są właśnie rzeczy, które. No, no, źle zrobiliście, źle zrobiliście, moi drodzy. Dlaczego? Dlatego, że biedronka, e, czy na przykład e, stacje benzynowe, wszelkie inne firmy chcą zapewnić sobie długofalowego klienta. E, dlaczego ja, jadąc w trasie, bardzo rzadko jeżdżę do McDonald'a, ale jak już jadę, to w trasie pierwsze co to myślę o McDonaldzie? Bo. Jadę tam z reguły i tak nie mam co kupić, bo nie jem mięsa, więc z reguły kupuję frytki i sałatkę. I tak wychodzę głodna, no ale no gdzie indziej? Dopiero kiedy wracam i co jakiś czas mi się przypomina, no tak, przecież mogłam jechać do KFC, tam mają wegetariańskie burgery. Dlaczego znowu pojechałam do McDonalda i się nie najadłam i zapłaciłam więcej? Dlatego, że jako dziecko co miesiąc po zakupach chodziliśmy do McDonalda i tam dostawaliśmy super zabawki, mogliśmy je zbierać, kolekcjonować, i w mojej głowie to McDonald's ma pozytywne uczucie, pozytywne opinie, które zostały wyrobione już we mnie jako w dziecku. I, co, I właśnie tak samo robi biedronka, mimo tego, że teraz w rankingach jest tańsza niż Lidl. A co kiedy w przyszłości się to zmieni i nasze dzieci będą chodzić do biedronki tylko dlatego, że dostały tam kiedyś świeżaka, a nie świadomie podej podejdą e, do wyboru odpowiedniego dla siebie marketu. E, ta sama kwestia, jeżeli chodzi o stacje benzynowe. Gdzie tankujemy? Czy chodzimy, jeździmy cały czas na tą jedną stację, czy mówimy na przykład naszym dzieciom: e, zobacz. Powiedz mi, jak kiedy ja będę jechać na trasie, czy będziemy jechać gdziekolwiek, zerknij, gdzie jest najtaniej i powiedz mi, tam pojedziemy zatankować albo inna również świadoma decyzja, pojedziemy dzisiaj na inną stację zobaczyć czy ich paliwo jest równie dobre jak to, które do tej pory korzystamy. A nie jedziemy na na przykład byłą stację Statoil tylko po to, żeby zebrać dinozaury dla dzieci. Powinniśmy to zrobić jak najwcześniej, jeżeli chodzi o dzieci, czyli rezygnujemy z tych wszystkich rzeczy. Ewentualnie angażujemy babcie poza wzrokiem naszych dzieci, żeby nie emocjonowały się w zdobywaniu naklejek. Dlatego, że trzylatek chłonie wszystko. Natomiast trzynastolatek neguje. Ale jeżeli ten trzynastolat, ten trzynastolatek nie zaneguje wiedzy, Którą dostał w wieku 3 lat. Ponadto, między 8 a 12 rokiem życia zmienia się nakierowanie z rodziny na społeczeństwo. To znaczy, że mniej więcej przed 8 rokiem życia powinniśmy już wszystko wyjaśnić naszym dzieciom, przekazać i ugruntować je finansowo. Oczywiście spokojnie. Nie jestem tutaj z tych pedagogów, którzy mówią: a jak już przekroczyło te 10 lat, to już koniec. Nie, dlatego że mamy Pana Boga, a Pan Bóg leczy nas z różnych rzeczy, również też z pewnych ścieżek w głowie, które, które powstały. Pierwszą rzeczą, jaką chcielibyśmy w zasadzie drugą, bo już wiemy, kiedy powinniśmy zacząć tą edukację finansową, wiemy, że jeżeli my tego nie zrobimy, to zrobi za nas to całe społeczeństwo marketing wszystko dookoła. Kolejną rzeczą, którą chcielibyśmy, żebyśmy się przyjrzeli, to są kieszonkowe. Okay. No i tutaj Pierwsze, e, co nam przychodzi do głowy, jeżeli jesteśmy temu przeciwni, to w życiu nie ma nic za darmo, więc ja mojemu dziecku kieszonkowego nie dam. Albo nie stać mnie na kieszonkowe, więc nie będę dawać mojemu dziecku kieszonkowego. Inna też równie popularna, najpierw chce się na, najpierw niech się nauczy oszczędzać, dopiero później dam mu kieszonkowe. Kochani, jeżeli w życiu nie ma nic za darmo, to powiedzcie mi, a to, że kupujecie swoim dzieciom jedzenie, kupujecie im nowe spodnie, artykuły szkolne, a od czasu do czasu jakieś zabawki, a i powiedzmy, batoniki czy soczki, to nie, to, to nie jest za darmo? To jest również za darmo. Więc co to za różnica, czy dacie im pieniądze, czy dacie im po prostu konkretne dobra? Bo już we wcześniej mówiliśmy, tak? Konsumpcjonizm to również przedsiębiorczość. Zarządzanie dobrami to również jest przedsiębiorczość. Nie stać mnie. Jeżeli staćcie na to, żeby kupić dzieciom nowe spodnie, artykuły szkolne, no to również staćcie na kieszonkowe. Dlaczego powiem Wam zaraz? No i ostatnia rzecz najpierw niech się nauczy oszczędzać. A jak się ma nauczyć oszczędzać, jak nie dostanie kieszonkowego i nie będzie miało, mogło obracać tymi pieniędzmi? Na podstawie czego ma się nauczyć? Skarpetek w swojej szufladzie? Udawanych pieniędzy? Tak to nie działa. Jeżeli chcemy podejść do kieszonkowego, musimy przejść przez te pięć kroków. Pierwszy: spisz miesięczne wydatki na dziecko, czyli po prostu bierzemy kartkę papieru i spisujemy, ile wydajemy na dziecięce zachcianki. Specjalnie nie podaję tutaj konkretnych kwot, bo każda z rodzin jest inna, każda ma inny budżet, inaczej zarządza pieniędzmi, ma inną ilość środków do dysponowania w danym miesiącu. Więc każdy z Was musi sobie te kwoty w swojej głowie podać, więc wypisujemy zachcianki, które wydajemy na dziecko i błagam. Nie udawajcie, że ich nie ma, tak? Nie udawajmy. E, ubrania, artykuły szkolne, e, Zajęcia dodatkowe, na jakie chodzi dziecko. Teraz jest moda na urządzanie urodzin w szkołach, przedszkolach, czyli jak nasze dziecko idzie gdzieś na urodziny, no to kupuje prezent dla kolegi, tak? To również jest w budżecie. Wszelkie dodatkowe zajęcia, wycieczki, wyjazdy, również ze szkoły, wyjścia do kina. Doskonale wiecie, na co wydajecie. Przejrzyjcie budżet, zastanówcie się nad tym. I to jest wasz pierwszy krok. Drugi. Dodaj do tej sumy o odpowiednie kwoty, między innymi 10%. Tak aby twoje dziecko mogło z tej kwoty oddać dziesięcinę i nieważne, że ty już i tak oddałeś dziesięcinę z całego Twojego dochodu. Dołóż mu też trochę na dary i trochę więcej na te zachcianki niż te, które miał w pierwszym punkcie. Tak aby mógł być trochę rozrzutny, bo o to nam chodzi, żeby popełniał błędy finansowe. Trzeci punkt. Ustal według tego pierwszego punktu, które te potrzeby dziecko może samo sobie zaspokoić. Na przykład, jeżeli moje dziecko już chodzi do szkoły i tak płaci przy szkole za dodatkowy angielski i ja mu wręczam te X złoty i mówię idź zapłać, to znaczy, że ono już to samo robi, więc może dostać w tym kieszonkowym opłatę za, mm, za ten angielski. E, może też na przykład e, samodysponować tym, e, kiedy jakiego batonika sobie kupuje, więc ja te pieniądze też już mogę mu dać. E, może też samodzielnie, na przykład jeżeli jest nastolatkiem, stwierdzać, że potrzebuje nowych ubrań, więc na te ubrania również mu dam. Na artykuły szkolne w sumie od samego początku e, dziecku możemy dać. Mówię o takich, niewyprawce nowej na nowy rok, tylko wiecie, skończył się zeszyt i trzeba sobie go kupić. I po prostu dajemy taką kwotę, czyli to nie coś dodatkowego, e, prócz tego, co płacimy za dziecko, tylko podliczamy to, co dziecko już wyciąga od nas, tak brzydko mówiąc, i wręczamy tu dziec to dziecko, dodając tylko dziesięcinę i um, dary i odrobinę więcej na te zachcianki. Dajemy to dziecku i mówimy, masz, to są twoje pieniądze, ale pamiętaj, że jeżeli skończy Ci zeszyt, musisz za niego zapłacić. Pamiętaj, że musisz zapłacić za angielski. I pamiętaj, że jeżeli zepsują Ci się jakieś ubrania, musisz sobie za to zapłacić. Odpowiednio do wieku, oczywiście, um, ustalamy tą, tą, granicę. W pewnym momencie, szczególnie wśród nastolatków, dziecko przyjdzie i powie, mamo, chcę więcej. I wtedy, co mówimy? Okej, okay, możesz dostać więcej, ale wtedy musisz dostać jeszcze dodatkowy, jakiś obowiązek. Za coś, co, mu, co musi płacić? Czwarty punkt. Pozwól ponosić dziecku konsekwencje swoich wydatków. Jeżeli wydało wszystko w pierwszych dniach, to powinniście się cieszyć. Bo to znaczy, że braknie mu na spodnie, braknie mu na zeszyt i dostanie pałę w szkole i to jest wasz sukces jako rodzica. Bo jeżeli dziecko od samego początku wychowywane w tym systemie będzie popełniało te błędy, to w wieku ponad podstawówce, w liceum, już tych błędów nie będzie popełniać. A teraz, kto z nas nie chciałby w dorosłości popełniać błędów finansowych? Prawda? To jest ważne z podstawowego, taką, na, na podstawie takiej historii wam wyjaśnię, jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, czy to jest ważne. Mamy córkę, która dostała od mamy pieniądze. Tam w tych pieniądzach były również um, pieniądze na zakup biletu miesięcznego. Ona wychodzi z założenia, że w sumie to za dwa dni przyjdzie babcia i ona da mi pieniądze jakieś, bo babcia zawsze daje pieniądze jak przychodzi. No to mogę sobie teraz kupić te spodnie na wyprzedaży. Ja sobie je kupię, ja za dwa dni dokupię bilet, no nic się nie stanie przecież. No pech chciał, że kontroler był w autobusie. No i co się stało? Dziecko dostało mandat. Co teraz? Oczywiście współczujemy dziecku, podchodzimy do niego z szacunkiem, mówimy: no, no, szkoda, że teraz najbliższe Twoje kieszonkowe nie będziesz mógł w ogóle przeznaczyć na zachcianki, tylko musisz zapłacić za, za, za mandat. A kiedy drzwi się zamkną i córka wyjdzie, to skaczemy do góry i mówimy: Chwała panu, chwała panu, fantastycznie! Dlatego, że w przyszłości, kiedy dostanie pieniądze na OC, to nie pomyśli sobie, za dwa dni będzie zwrot podatku, więc kupię sobie nowego iPhone'a, a w międzyczasie, kiedy podjedzie BMW, takie nówka z salonu, to kiedy w nie wiedzie, nie będzie miało problemów finansowych, bo nauczyło się kilka lat wcześniej na bilecie, że nie warto jest dzielić skórę na niedźwiedzi, jeżeli chodzi o pieniądze. Więc cieszymy się z upadków naszych dzieci. Oczywiście nie w ich obecności. I pozwalamy ponosić im konsekwencje, czyli one same odpowiadają za to. I wiem, jest nam przykro. Jest nam przykro. Mnie też było przykro, kiedy mój syn, e, mimo tego, że zbierał na pewną rzecz, e, całość musiał e, oddać za rzecz, którą zniszczył. E, to też jest taka ważna rzecz, że kiedy nasze dzieci coś niszczą, coś im, i wiecie, to podlega e, jakiś no, na, na podstawie naszego p, przypa, przypadku nasz sen zniszczył pudełko. No i z racji tego, że jest przedszkolakiem, to wiadomo, dla niego zakup nowego pudełka jest dość dużym, e, dużym kosztem, no, ale jakby on je ponosi, jeżeli zrobił to specjalnie, w przypadku przedszkolaka. Jeżeli nie zrobił tego specjalnie, to w przypadku przedszkolaka byłabym ostrożna, ale w przypadku starszych dzieci. Nawet jeżeli coś się zrobiło niechcący, czy specjalnie i tak trzeba ponieść te konsekwencje finansowe. Dlaczego? Dlatego, że ja kilka miesięcy na parkingu wycofując, wcale nie chciałam, wiecie, wbić do tej pani samochodu, wcale nie chciałam jej porysować drzwi, ale czy tą panią to obchodziło? Jakie ja się uśmiechnąłem i powiedziałam, proszę pani, ja nie chciałam? No nie powiedziała, ile to będzie kosztować. Tak? Więc my jako dorośli również podejmujemy konsekwencje finansowe nawet z rzeczy, których nie chcieliśmy. I piątka, chyba Wam już o tym powiedziałam, nie ingerujemy w wydawane pieniądze naszych dzieci. Czyli dajemy im te pieniądze, mówimy, jaki jest system, na każdym etapie wieku jest inny, o tym będziemy mówić za chwilę, i tyle. I po prostu odwracam się. I co on z tym zrobi? To jest jego sprawa. Jeżeli my będziemy przychodzić do naszego dziecka i mówić, nie powinieneś tak robić, w ciągu miesiąca czy w ciągu tygodnia pomiędzy wydawania kieszonkowego, to dzieci tracą moc sprawczą. A jeżeli tracą moc sprawczą, to jak tylko dostają te pieniądze, to chcą ją jak najszybciej wydać. Dlatego, że chcą czuć się, czuć po prostu tę moc sprawczą, że ja mogę wydać te pieniądze. I to jest najczęstszy powód, dla którego dzieci bardzo szybko wydają te pieniądze. Więc dajemy, odwracamy się, idziemy. To nas w ogóle nie obchodzi. Teraz chciałabym żebyśmy przeszli właśnie do e, edukacji w poszczególnych wiekach. Przed przedszkole napisałam tak sobie szkolniaki i nastolatki. E, znowu nie podaję konkretnych ani kwot, ani e, wieku, żeby bo wy doskonale znacie wasze dzieci. Wy wiecie e, na jakim są etapie? Czy są bardziej nastawione na przedsiębiorczość, czy mniej? Kiedy też wprowadziliście edukację finansową? Od tych różnych rzeczy będzie to wymagać. Najwięcej powiem o przedszkolakach, ale tylko i wyłącznie dlatego, że wiele rzeczy, które można zastosować już u przedszkolaków, można zastosować również u szkolniaków i nastolatków. Możecie śmiało robić zdjęcia tej prezentacji, aby sobie przypominać. Specjalnie ująłam to wszystko w jednym, w jednym slajdzie, żebyście mogli potem sobie w międzyczasie przy domowych potyczkach um, przypominać te różne rzeczy. Pierwszą rzeczą, a, o jakiej warto powiedzieć, nie tylko przy przedszkolakach, to skarbonki. Jakie mamy skarbonki? Piękne, cudowne świnki, domki zamykane na kluczyk. Y Mnóstwo cudownych, fantastycznych skarbonek, które wszystkie możemy wrzucić do kosza. Są one nieprzydatne, niewychowawcze finansowo, nieedukacyjne i po prostu żadne. Dlaczego? Dlatego, że dziecko powinno zamienić skarbonkę na słoik. To jest słoik prawdziwy z naszego domu, już nawet trochę widzicie tutaj po przejściach jak powinien wyglądać taki słoik. Powinien mieć w przypadku przedszkolaka kreskę, do której dziecko, a zbiera pieniądze. Tutaj widzicie kreskę. Jeżeli dziecko uzbiera do e, kreski, to znaczy, że wtedy uzbierał na daną rzecz, na którą zbiera. I co się dzieje wtedy? Wtedy po prostu idziemy i kupujemy to, co, na co dziecko zbierało. Nasze dzieci tu akurat zbierały na Lego. Jest napis Lego, jest domek, dlatego, że to miał być zestaw z domkami. E, w międzyczasie zmieniły zdanie i jednak stwierdziły, że kupią hulajnogi. Tak, jak braknie? To jest bardzo ważne pytanie. Dla przedszkolaka nie liczy się, yy, że tak powiem, jakość tych pieniędzy, czyli ile realnie tam jest, ale ilość. Czyli yy, to co, że dostanie 20 zł od babci? Jak od mamy dostał 3, 20 groszówki? No to są trzy pieniążki, a nie tam jakiś papierek, tak? No i tak myślą przedszkolaki i wiecie, no możemy tutaj na siłę szybciej niż są w stanie tłumaczyć im, ale po co? Po prostu możemy podejść ilościowo, tak? Jeżeli braknie no to po prostu dokładamy, ale z mojego doświadczenia wiem, że tu naprawdę ładna kwota w takim małym słoiku może się uzbierać. Możecie skorzystać również z jeszcze mniejszych słoików. To będzie lokowanie produktów primawika na przykład ma małe paszteciki. I teraz tak, jak już mamy ten słoik w przypadku przedszkolaka, to w, zanim coś zakupimy, to wysypujemy całą, całą kasę, kolokwialnie mówiąc, i liczymy. Te pieniążki, niezależnie od tego, jakie są. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dla mnie, 10 dla Pana Boga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dla mnie, 10 dla Pana Boga. I tak całość. Wkładamy wszystko do koperty. Dziecko może tam coś narysować, podpisać. Moja dziesięcina mat i początek w przypadku mojego syna i po prostu złożyć w kopercie e, podczas darów. Możecie na tym słoiku stworzyć rysunki planowanych wydatków. E, ważne, żebyście oddali dziesięcinę. I jeżeli dziecko chce, to oddać również dary z tego słoiczka. I jeżeli chce, to znaczy, że skoro ono ma już swój słoik i ma swoje pieniądze, to podczas sobotniej kolekty nie wyciągam swojego portfela, nie daję mu i mówię, no wrzuć, bo to daje dziecku swoje pieniądze, a przecież ono ma swoje to sobie chcesz wrzucić do koszyczka, to wrzucaj. Ja lubię wrzucać do koszyczka, to ja wrzucam sama. Jak chcesz, to sobie coś weź ze swojego koszyczka. Zapomniałeś? Jak jesteś przedszkolakiem, to jeszcze ci wybaczę, to ja ci dam, a mi oddasz w domu. No dobra. To możemy się jeszcze umówić. Ale jak jesteś starszy, to sorry gościu, no zapomniałeś. I na jedną jeszcze ciekawą rzecz chciałam, żebyście zwrócili uwagę. Teraz już rzadko oddajemy dziesięcinę w kopercie, ale kiedy oddajemy coś w kopercie do, do koszyka, to, jakby jesteśmy zwolnieni od wrzucania jeszcze tego naszego daru, czyli tego dodatkowego. Bo, jakby nasz umysł myśli, coś już wrzuciłem, to jestem wolny od składania czegokolwiek, tak? Czyli pomyślcie, czy również my też nie popełniamy tego błędu. E, kolejna rzecz przy przedszkolaku. Pozwólmy na zabawę pieniędzmi. Jak już mamy ten słoik, to on nie ma stać na najwyższej półce, gdzieś w domu, tylko on ma być w zasięgu ręku, ręku, e, rąk dziecka. To znaczy, że dziecko może je sobie wysypać. Jak w przypadku moich dzieci mogą sobie, robiły sobie z tego regularnie makaron, tak udawało, że to jest makaron, a jak zgubiły, no to chwa pan, no zgubiłyście, jak mi jest przykro, no. no szkoda, że teraz dłużej będziecie zbierać na tą swoją wymarzoną drogę. No, no. chwa panu, ale się cieszę, że zgubiły, tak? E, bo to jest właśnie nauka, szanowania pieniądza już a przy, przy etapie przedszkola. Stwórzcie sobie również. System ratunkowo-sklepowy. Szczególnie przy przedszkolakach, e, idziemy do sklepu. No, myślę, że każdy z nas kojarzy taki obrazek, leżące dziecko na podłodze, krzyczące, kup mi! Ja to chcę! Ty mnie wcale nie kochasz! I oczywiście wszyscy ludzie na nas patrzą. Więc możemy e, stworzyć coś indywidualnego, własnego, a możemy stworzyć sobie listę zakupów i mówić, nie, jest, nie ma tego na liście, nie kupujemy. Przy pierwszym razie może nie przyniesie skutku, ale przy drugim, trzecim owszem. E, ja nie idę według listy, bo ja nie lubię kupować według listy, mam inny sposób na oszczędzanie e, w sklepie. E, dlatego też nie stosuję listy dla moich dzieci, ich nie oszukuję. U nas jest zasada: zróbmy zdjęcie. Czyli jak moje dzieci coś widzą, to jest: wow, ale piękne, będziemy na to zbierać, zrób nam zdjęcie. A jeżeli widzą coś do jedzenia, wow, jakie cudowne, pewnie niezdrowe, nie? Ale zrób zdjęcie i zrób takie samo w domu. Więc e, to jest nasz system, zrób zdjęcie. Możecie też chodzić z listą albo wy, wymyślić sobie jakiś swój e, własny e, system. Możecie się pobawić e, też w taką zabawę, na przykład wracając z ASI, potrzeba czy zachcianka. To nie, nie nadaje się tylko do przedszkolaków, to jest ciekawa zabawa również e, u nastolatków, dlatego że mama może zapytać, czy nowe spodnie to potrzeba? Czy zachcianka? No, oczywiście, przedszkolak powie, że to potrzeba, ale nastolatek już może powiedzieć, że zachcianka. I tak e, możemy wymieniać konkretne rzeczy: lekarstwa, artykuły szkolne, wizyta w kinie, e, zapłacenie, nie wiem, za, za kurs angielskiego. Wymyślamy różne rzeczy i pytamy się dziecka: to jest potrzeba? Czy zachcianka? I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o przedszkolaki, czyli problem z takim abstrakcyjnym myśleniem. Skąd biorą się pieniądze? Ze ściany, prawda? No bo idziemy, wkładamy jakąś kartę, no i dostajemy pieniążki. To znaczy, że zawsze możemy włożyć tę kartę i zawsze dostaniemy pieniążki, a nawet w sklepie po prostu dajemy jakąś kartę, ale to nas nic nie kosztuje, bo ta pani daje nam te zakupy i jeszcze oddaje tą kartę. No przecież ta karta taka sama, nie da nam nawet innej. Taka sama. Więc um, spróbujcie pobawić się z dziećmi właśnie w obieg pieniądza. Nawet użyjcie do tego prawdziwych pieniędzy. <laughs> e, stwórzcie zakład pracy mamy lub taty. Róbcie tam różne rzeczy. Potem niech przyjdzie szef, niech wręczy pieniądze, albo najlepiej niech powie pieniądze, które dziś zarobiłeś, włożyłem do Twojej szuflady w banku. I jedną komodę możecie przeznaczyć na taki bank, niech tam będzie szuflady poszczególne różnych członków rodziny. I w jednej szufladzie po prostu są pieniądze. I kiedy podchodzę z kartą do bankomatu, do naszej szafy, wkładam, otwiera się moja szufladka, mogę coś wyciągnąć, możecie pójść do zabawkowej restauracji, coś kupić, kupić sobie jakieś spodnie. No i nagle okazuje się, że tych pieniędzy już nie ma. No i ja wkładam, ale w mojej szufladce nie ma. Więc trzeba przedszkolakowi wyjaśnić, że za tą ścianą tak naprawdę są setki szuflad i każdy ma swoją szufladkę. Jak wyciągniemy wszystko z tej naszej szufladki, no to nic już nie będzie. Przejdźmy do szkolniaków. Jeżeli przy przedszkolaku funkcjonował nam jeden słoik i był on w zupełnie wystarczający, tak przy szkolniakach już nie. E i tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o kieszonkowe dla takiego przedszkolaka, my mamy system, jak mam za dużo drobniaków, to wtedy wołam moich synów, tak? Ale ogólnie powinno się dawać przynajmniej raz na tydzień, dlatego że maluch. Maluchowi trudno jest, wiecie, w czasie, czas jest dla niego bardzo ciężki. Dlatego jak najczęściej powinniśmy dawać te pieniądze, żeby ono jak najczęściej miało z nim styczność. W przypadku starszych dzieci również my ustalamy, jaki to jest wiek, mu będą to, będzie to rzadziej. Można potem zrobić raz na dwa tygodnie lub raz na miesiąc w pewnym momencie. I teraz tak. Otwieramy słoiki cztery, aż. Mam tu jeden słoik ze strzałeczką, drugi z krzyżem, trzeci z uśmiechem i czwarty z zegarkiem. Jak myślicie, co one oznaczają? No, bardzo dobrze, Basia myśli. E, odwleczone w czasie. Przy czym przy młodszych dzieci jest jeden słoik, przy starszych są dwa słoiki, na um, marzenia i plany krótkoterminowe i długoterminowe. Krótkoterminowe są od 3 do 6 tygodni, długie od 3 do 6 miesięcy, tak ale zaczynamy od jednego słoika, czyli plany na coś zbieram. Uśmiech to znaczy, że komuś coś daję i go uszczęśliwiam, i nie można mylić tutaj tego słoika ze słoikiem na dziesięcinę, bo czymś innym jest oddawanie dziesięciny, a czymś innym jest oddawanie darów. I jeżeli dziesięcina u nas to coś bezwzględnego, co po prostu oddajemy, i to jest oczywiste, tak, do darów nie ingerujemy w to, ile dziecko tutaj wkłada i ile przeznacza na pewne rzeczy i komu je daję. Jak chcę dać wszystkie do kościoła, fajnie. Jak chcę oddać na banana projekt, ekstra. A jak chcę oddać do schroniska, no to też super. A jak chcę e, kupić coś koledze, bo wie, że kolega jest biedny, to w porządku. Dlaczego to jest ważne, żebyśmy tutaj nie ingerowali i naciskali? Było przeprowadzone doświadczenie. Dzieci zostały podzielone na trzy grupy i pokazano wszystkim grupom biednego, chorego pieska. Dzieci dostały naklejkę i było powiedziane tak: e, Ten piesek jest chory. Byłby zdrowy, gdyby dostał naklejkę. I. a Jedną grupę poinformowano, że dziecko może oddać naklejkę pieskowi albo może zatrzymać ją sobie. Druga, e, drugą grupę poinformowano, że dziecko może oddać naklejkę albo dorosłemu albo pieskowi, a trzecią grupę poinformowano, że ma nakaz oddania tej naklejki pieskowi. Kiedy powtórzono, powtórzono ten eksperyment tym razem z słonikiem, który był smutny, a każde dziecko dostało trzy naklejki, to te dzieci, które nie były zmuszane do oddania naklejek, tylko mogły je sobie zatrzymać albo oddać piskowi, aż 67% dzieci oddało wszystkie albo dwie naklejki smutnemu słonikowi. Czyli, jakby niezmuszanie do oddawania czegoś, czyni bardziej empatycznym dzieci. No i strzałeczka, czyli nasze bieżące wydatki i bieżące zachcianki, tak? Pozwalamy dzieciom tutaj mieszać, przesypywać, no bo przecież jak nam braknie, a mamy lokatę, no to idziemy do banku i mówimy, proszę panią, proszę mi wypłacić, bo ja potrzebuję za prąd teraz zapłacić, tak? E, I tak samo dzieci mają prawo sobie mieszać, przesypywać. E, jeżeli chodzi o tą dziesięcinę, to może to być słoik, a może to być coś, co oddajemy um, od razu w kopercie, kiedy dostajemy um, dane nasze kieszonkowe. Jeżeli chodzi... A... O 500 plus, to taka bardzo delikatna sprawa, czy wszystkie inne dodatki, które ewentualnie dostajemy z miasta, to one nie wchodzą do kieszonkowego dziecka niezależnie od tego, ile ono ma lat. One zawsze zasilają budżet rodziców. Jeżeli rodzice czują, że to powinny być pieniądze 100% przeznaczone na dzieci i chcą je po prostu dać dzieciom, to lepiej, jeżeli założycie im lokatę i po prostu będziecie tam wpłacać te pieniądze. Tak, to nie są pieniądze, którymi dzieci mogą dysponować. Przy szkolniakach możliwa jest również dodatkowa praca. I tutaj jest fajny motyw, aby wytłumaczyć dzieciom, czym jest na przykład popyt. Dlatego, że taka dodatkowa praca może być realizowana w domu tylko pod jednym warunkiem, jeżeli rzecz, którą dziecko wykonuje, nie jest jego obowiązkiem i nie wpływa na całą rodzinę. To znaczy, nie płacimy na przykład za zmywanie naczyń po kolacji, bo każdy korzystał z tej kolacji. Nie płacimy za zrobienie prania, bo to dziecko też potrzebuje sobie uprać. Ale na przykład możemy zapłacić za to, że dziecko poukłada w szafce taty, w której są, no nie wiem, archiwalne kasety VHS. Tak? Coś, z czym dziecko nie ma zupełnie styczności, co go nie interesuje. Dlaczego? Dlatego, że potem przyjdzie i powie: Ja tego nie upiorę, tego nie posprzątam. To tylko 5 zł, a mi się nie chce. Tak? Bo już w pewnym momencie. Um, jeżeli to, ta sama nagroda, na przykład to 5 zł za każdą piątkę, traci atrakcyjność i w pewnym momencie trzeba podwyższyć kwotę. No i dochodzimy do sytuacji, w których nas naprawdę nie stać na to kieszonkowe dla dziecka. Więc mm, y, nie korzystamy z nagród pieniężnych y, albo rzeczowych, bo one tracą na atrakcyjności i możliwa dodatkowa praca tylko w zakresie z tym, że dziecko nie ma wspólnego, a najlepiej jakbyśmy na przykład zagadnęli sąsiadkę, powiedzieli, Słuchaj, to możemy zrobić tak, że moje dziecko będzie wynosiło ci śmieci, tam się jakoś dogadamy między sobą, a potem idziemy z dzieckiem i mówimy: Słuchaj, a może byś, jak chcesz dodatkową pracę, to może byś poszedł i, i zapytał sąsiadki, czy na przykład śmieci nie potrzebuje, żeby je ktoś wyniósł psa wyprowadzić, tak? No i w ten sposób tak jakby, torujemy drogę i staramy się, żeby jak najmniej tych zarobków było w zakresie naszego domu. Przy szkolniakach, czyli dzieciakach, które już potrafią pisać i dodawać, e, od razu jest prowadzony budżet. Czyli razem z tymi słoikami dostają zeszyt i mają tam sobie zapisywać, co na co wydały. Czego, ile zaoszczędziły, ile w jakim było słoiku, kiedy przesypały z jednego słoika do drugiego. Tak. I tutaj możemy właśnie wprowadzić te oszczędności krótko i długoterminowe, o których Wam mówiłam. Możemy też pobawić się w bank mamy albo bank taty. To zresztą jest taka książka. Bank taty, tak się nazywa. Mniej więcej zabawa polega na tym, że dzieci przynoszą do mamy albo taty pieniądze i zostawiają ich u nich. Jeżeli nie wyciągną przez, załóżmy, tydzień, miesiąc, to wtedy e, narasta oprocentowanie i dzieci dostają dodatkową pieniądze za to, że te pieniądze pracują w tym banku, mamy, tak? a nie są po prostu biernie zostawione sobie. No, to oprocentowanie musi być wyższe niż w prawdziwym banku, bo inaczej żadne dziecko nie będzie <laughs> miało motywacji do tego, żeby to zrobić, szczególnie przy tak małych kwotach. E, no i oczywiście potem, a kiedy znowu rośnie, to oprocentowanie dojdzie, to znowu od całej kwoty znowu te pieniądze nam. Pracują. Ważne jest, żebyśmy przy wszelkich porażkach finansowych okazywali dzieciom również szacunek, tak? Czyli coś się stało, no szanuję ciebie, szanuję tę decyzję, że kupiłeś ten plastikowy helikopter, najtańszy i najbardziej szanuję to w tobie, że teraz się nauczysz tego, że w przyszłości Będziesz kupować lepsze zabawki, które starczą ci na dłużej, i będziesz wiedział, jak zarządzać swoimi pieniędzmi. Nigdy nie wyśmiewamy się, nie moralizujemy. A nie mówiłam, że jak kupisz stargu ten helikopter, to się zaraz zepsuje? Przechodzimy do nastolatków. E, przy nastolatkach, jeżeli zastrzeliśmy wcześniej tą edukację finansową, to zakładamy konto w banku. Dlaczego? No, wydaje mi się, że każdy wie, że niedługo Polska będziemy mieć bezgotówkową e, i świat pokazuje, że jednak idziemy w tym kierunku, więc e, dziecko powinno nauczyć się zarządzać tymi pieniędzmi, nie tylko kiedy je widzi. Tak, wydaje mi się, że ja osobiście sama wolę obracać gotówką niż kartą, bo kartą jakoś zawsze więcej wydam, e, ale to właśnie dlatego, że jako dziecko nie miałam. Nie, nie obracałam nigdy, nigdy kartą, pieniędzmi, których nie widziałam. I właśnie chcemy, żeby dzieci się tego nauczyły. E, ogólnie w większości banka ban, banków dzieci powyżej 13 roku życia mogą mieć już swoje konta, subkonta e, przy rodzicach, mogą mieć swoją kartę. I wy, jako rodzice powinniśmy, powinniśmy założyć po prostu to konto dzieciom. E, Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o, o, nastolat, o nastolatków. Uczymy, że dochód jest efektem pracy. Tutaj mam cytany Ellen White. Im łatwiej pieniądz jest zdobyty, tym mniejszą wdzięczność odczuwa człowiek. I o ile przy szkolniakach mieliśmy dodatkowe... A, pracę, tak? Jeżeli dziecko potrzebowało więcej pieniędzy, tak? Tutaj kieszonkowe, a dziecko dostaje tylko 50% kieszonkowego, a 50%, a 50 powinno samo sobie zarobić. Jeżeli powiecie mi, a kiedy ono ma to zrobić, to chyba nie słuchaliście wykładów a, wczorajszych a, od tego, jak a, podczas a, a, jakby za, zakładania naszego kościoła, tak? Pionierze Edukowali się, w jaki sposób właśnie mogą zakładać swoje biznesy, mimo tego, że również byli studentami, mieli jakoś czas do tego, żeby realizować swoje biznesy, i dzieci również będą, będą miały na to czas, nawet w polskiej szkole. I w tym wszystkim nastolatka musimy traktować fair. Wszelkie doświadczenia i moje i, i też innych pokazują, że nastolatkowie, nie mówię o ich emocjonalności, e, i emocjach, e, i wybuchach i tak dalej, tylko o ich dojrzałości jako osobie, Mm, o, dost nastolatki są dojrzałe, kiedy my traktujemy ich dojrzale. Zachowują się dorośle, jeżeli my traktujemy ich jak dorosłych. Więc rozmawiamy z, nich o z nimi o pieniądzach, również w naszym domu. Mówimy wprost o tym, jakie mamy na przykład problemy finansowe, co zrobiliśmy złego, e, informujemy, ile tata zarabia, e, informujemy, ile dajemy na dziesięcinę. O, w przypadku szkolniaków to też jest ważne, żeby Tą dziesięcinę, kiedy oddają ją dzieci, również rodzice nie dali ją przelewem, tylko wypłacili, żeby dziecko zobaczyło, że to nie jest jedna stówka, ale to może być więcej, i no, że za te kilka stówek to można kupić w sumie całkiem niezle, nie, niezłą ilość zabawek. Można to przeliczyć, na przykład w przypadku mojej dzieci, wszystko przeliczamy na pudełku, ile pudełek Lego można za to kupić, tak? więc dzieci muszą fizycznie zobaczyć, że wy rzeczywiście oddajecie tą dziesięcinę i niech zobaczą, ile tam jest, że rzeczywiście wam jest nieżal, mimo tego, że macie więcej niż dzieci tego kieszonkowego i ta dziesięcina automatycznie jest większa. Więc a, traktujemy dzieci, um, nastolatków, jako dorosłych i też angażujemy ich w życie rodziny. W jaki sposób? Na przykład e, mówimy, tutaj mam chyba przykłady, czy nie, mm, prosimy ich, słuchaj, Słyszałem, że są różni dostawcy prądu. Mógłbyś zobaczyć, który ten prąd jest najtańszy, albo za chwilę kończy mi się e, abonament. Zobacz, który teraz i która sieć będzie miała dla mnie najlepiej dostosowany abonament. Albo znajdź dla, mnie, dla nas, dla naszej rodziny, samolot, albo hotel na wyjazd. E, to wszystko mogą zrobić nastolatkowie, i uwierzcie mi, oni podczasem zrobią to lepiej niż my. Tak? Więc oddajemy dajemy im odpowiedzialność. Nie bójmy się, tak? Jeżeli się boicie, no to sprawdźcie za nimi, czy rzeczywiście ta oferta abonamentu jest najlepsza. Ale wątpię, żeby, żebyście znaleźli inną lepszą niż oni. Ehm. Rozmawiamy o tym, co to znaczy być gorszym. Nastolatek prawdopodobnie przyjdzie do was i powie zwiększ mi kieszonkowe albo kup mi dodatkowo na przykład tego iPhone'a." Bo większość ludzi w klasie ma iPhone'a i wszyscy najlepsi mają iPhone'a, i ja po prostu się czuję gorszy, jak ja nie mam tego iPhone'a. Czy ty możesz to zrozumieć, jaka to jest presja? Szczególnie, że ja jestem Adwentystą, wszyscy na mnie patrzą, wszyscy się ze mnie śmieją. Będę naprawdę czuł się gorszy, już się taki czuję. No nie możesz mi po prostu dołożyć do tego, co mi da babcia? Kupujemy, czy nie? Jeżeli teraz czuję się gorszy dlatego, że nie ma iPhone'a, to w przyszłości będzie czuł się gorszy na swoim osiedlu, bo nie będzie miał BMW. Pozwalamy na zadłużenia, które są oprocentowane. No bo słuchajcie. Jeżeli mamy jeszcze e, kogoś dobrego od nas z kościoła, idziemy do niego i mówimy: "Stary, pożycz mi, niedługo ci oddam". No to on, znając Biblię, no nie narzuci wam tego oprocentowania, ale e, na ogół raczej wstydzimy się takich rzeczy, pierwsze, co robimy, to biegniemy do banku. Ewentualnie jak dla banku nie jesteśmy mm, y, godnymi pożyczenia pieniędzy, no to provident, chwilówki, te sprawy. E, I wasze dziecko w przyszłości też to zrobi. Chyba, że w, w sytuacji, kiedy braknie mu pieniędzy, wy powiecie super. Ekstra. Ja nie mam żadnego problemu, żeby Ci pieniędzy pożyczyć, ale moje oprocentowanie wynosi, zastanówmy się, zastanówcie ile, e, według Was, i narzucacie to oprocentowanie, no i musisz oddać mi więcej. Czy to znaczy, że dostaniesz mniej kieszonkowego? Tak? E, tutaj znowu powtarzam, tak. Spokojnie z doradzaniem. Porażka dziecka to nasz sukces. Tak? Już wiele razy to mówiłam, jak mamy wychwalać pana za zamkniętymi drzwiami, kiedy dziecko popełni jakiś błąd finansowy. E, pozwalamy również dzieciom, nastolatkom i starszym dzieciom organizować e, na przykład jakieś e, eventy i wydarzenia. Na przykład są urodziny, tak? Trudno, żeby na przykład urodziny dziecka były wpisane w kieszonkowe, bo to jest większe jakby wydarzenie. I dajemy mu daną kwotę i mówimy, co z tym zrobić. I teraz ono może zdecydować, czy na przykład zrobią tak zwane agapę, tak, czyli każdy coś przynosi, bo to będzie tani, czy coś kupi. Czy pójdą wszyscy do kina, a może jednak ich nie stać i e, kupią film w internecie, a może w sumie obejrzą w gorszej jakości i ściągną za darmo, tak? To wszystko są decyzje, które może, może podjąć, jeżeli zna dodatkową kwotę, a nie, no masz urodziny, to zastanów się, co chcesz na nich zrobić i ci dam pieniądze. Nie. Masz tu tą kwotę na te urodziny, no i kombinuj, co za tą kwotę możesz zrobić. E, no tak samo, jeżeli chodzi o jakieś spotkania młodzieżowe, czy, czy różne takie rzeczy, które możemy jakby pod to podpiąć, nie tylko pod urodziny. Dla nastolatków dochodzi również. Przy nastolatkach wiemy, że już mamy konto, więc nie korzystamy z słoików, ale dochodzi coś takiego, jak 5% na podatki. Każdy z nas płaci podatki. I musimy nauczyć również dzieci, że te podatki się płaci. Więc od takiego kieszonkowego, 50% pamiętajcie, zarabiają sobie na nie sami, 50% um, my dajemy, no muszą oddać wam na podatek. Taki podatek nie jest po prostu dla was, na, dla kobiety, nie wiem, na krem odmładzający, tylko ląduje to jakiegoś wspólnego domowego budżetu i po prostu na coś zbieramy, tak? Czy dokładamy na coś i kiedy... Uzbieramy na przykład na jakąś wycieczkę, no to całą rodziną idziemy na tą wycieczkę, i potem zabawa zaczyna się od nowa, i znowu z, e, zabieramy ten podatek. Zerknę, czy wszystko Wam powiedziałam? Tak. Jeżeli chodzi o pomocy, z których moglibyśmy skorzystać, na pewno, jeżeli chodzi o chrześcijańskie pomoce, to polecam Wam książkę Chrześcijański Dom. Tam jest cały rozdział o pieniądzach, również o stosunku do dzieci. A Jeżeli chodzi o takie tak zwane świeckie, nieduchowe materiały, to chciałabym polecić Wam kilka gier. Na pewno, jeżeli chodzi o najmłodsze dzieci, to Pestka Drops Cukierek to gra planszowa, która uczy dzieci takiego obrotu towarem, że tak naprawdę muszę dać Pewną rzecz, żeby to zamieniło się na inną, i tą inną rzecz dopiero mogę dać złemu królowi, żeby uratować miasto. Więc tutaj jest taka wymiana. E, mamy też monopol, który każdy zna, ale to jest wersja junior. Jest e, wiele fajniejsza i zamiast monopolu bardziej e, polecałabym biznes, polski biznes którą macie poniżej monopolu e, i wydaje mi się, że jest, jest o wiele lepszy. E, jest je również Cash Flow dla starszych dzieci i dla najstarszych Wyspa Sky, która, no, tam już są bardzo, bardzo duże takie, wiecie, drobne, e, tam można się w ogóle cał, całego obrotu pieniądza w całym świecie nauczyć. Ale mówię, to już dla takich najstarszych nastolatków nawet wy spokojnie, z radością możecie, możecie w to zagrać. Jeżeli chodzi o pestka drop sukierek, to również ta, ta gra została stworzona na podstawie książki. a Ją też wam polecam. I tutaj mamy, mogłabym opowiadać wam o książkach dla rodziców na temat edukacji finansowej i dla dzieci, ale wolałabym, żebyście weszli na bloga 100 monet, czyli edukacja finansowa dzieci i młodzieży i tam, na pierwszej stronie, jeżeli wyjdziecie w ciągu najbliższego czasu, znajduje się lista najlepszych książek edukacji finansowej dzieci. I również, i również blog, który jest powyżej Finansiaki. Tam również e, znajdują się opisane te książki. Niektóre się powtarzają. Jeżeli chodzi o też ten przykład, który mówiłam i te książki, które e, damy dzieciom do przeczytania, to pamiętajcie, że najważniejszy jest nasz przykład. I widziałam w internecie taki, takie zdjęcie. Siedzi mama, a obok siedzi jej dziecko. I mama i dziecko trzyma w ręku telefon. Natomiast na drugiej ławce siedzi mama, czyta Biblię, a obok siedzi dziecko i również czyta Biblię. I ta mama z telefonem tak się nachyla i mówi: A co pani robi, że pani dziecko Biblię czyta? Po prostu przykład. I jeżeli my chcemy, żeby nasze dzieci się edukowały finansowo, to i my od czasu do czasu posłuchajmy, żeby dzieci słyszały jakiegoś pod podcastu edukacji finansowej, tak? przeczytajmy książkę. Choćby finansowy ninja, jeżeli nie macie już żadnych podstaw, to to jest rewelacyjna książka, która, która pomoże Wam w ogóle zmienić spojrzenie troszeczkę na, na budżet i też um, poszerzy wasze horyzonty, tak żeby dzieciaki wiedziały, że nie tylko im podsuwacie, jak się mówi. Ucz się, ucz się tych logarytmów, tych delt, się wszystkich ucz. Ja już tego oczywiście nie umiem, bo mi to jest niepotrzebne, ale ty się masz uczyć. Tak? No to nie jest w ogóle motywujące, więc my sami coś robimy i mm, dzieci widzą, że my to robimy i same twierdzą, że to jest warte. Jeżeli chodzi o takie akcje, w które możecie się włączyć, to na, na, na pewno strona Union Investment. Tam a, znajdziecie cały dział e, tego, jak edukować dzieci finansowo. Znajdują się również materiały dla dzieci do pobrania prawie za darmo trzeba się tylko na newsletter e, zapisać e, i znajdu, znajduje się tam masa artykułów. Szczerze Wam powiem, że Dużo jest tych artykułów, niewiele jakby treści w każdym z nich, ale w, na blog godmother.pl, to jest kobieta, która zajmuje się alternatywną edukacją dla dzieci i edukacją finansową, e, znajdują się bardzo dobre podcasty, z których ja też wiele się nauczyłam, e, i tam już jest e, naprawdę taka rzeczowa i konkretna e, wiedza. Nie jest tego dużo, ale jest naprawdę, mm, bardzo, bardzo Wam polecam. E, polecam Wam również Crown. Crown to jest stowarzyszenie, które zajmuje się edukacją finansową z chrześcijańskiego punktu widzenia. Prowadzą szkolenia zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Wydali również podręczniki, które moglibyśmy w naszych kościołach realizować z dziećmi, czyli biblijne podejście do finansów. Spokojnie przez ponad kwartał moglibyśmy taką książkę realizować nawet na szkole sobotniej. Są one podzielone na dwie grupy wiekowe. Dla młodszych i dla starszych dzieci jest podręcznik. I dla nauczyciela, i dla, um, i dla dziecka. Ten dla nauczyciela również dostosowany jest do rodzica, więc zachęcam Was, żebyście zakupili. Z akcji, które możecie się również dołączyć, to, jeżeli Wasze dzieci chodzą do szkoły, możecie uh, poprosić dyrekcję o to, aby włączyli się w akcję od grosika do złotówki. I to jest akcja przeprowadzona w szkołach, w klasach od 1 do 3. Ja osobiście. Również chciałabym, żebyście weszli na moją stronę. Niezwykła podróż.pl. Tam planuję również napisać kilka artykułów właśnie na temat edukacji finansowej dziecka pod względem takim Bożym. Dlatego, że wszystkie inne rzeczy, podejście możecie nauczyć się z tych stron, które Wam polecałam. Natomiast tutaj chciałabym podkreślić takie podejście do Pana Boga. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam. To jest mój mail. I... Możecie zadawać pytania, możemy skontaktować się. No i pamiętajcie, to nie pieniądze same w sobie rozwiążą problemy finansowe naszych dzieci, tylko nasza wiedza, którą dzisiaj przekażemy ich właśnie na temat, wiedza na temat finansów, którą przekażemy dzisiaj naszym dzieciom. Ja dziękuję Wam bardzo. No i liczę na to, że w przyszłości powiecie mi: Mam przedsiębiorcze dziecko. Chwała Panu. Dziękuję. thank mm -hmm. you